Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Eevee Nevs. Żartowałem, ostatnio cały czas piszecie mi, że źle wypowiadam nazwę tej serii, powinno się mówić Eevee News. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale to jest moja nazwa własna, którą jeszcze nie wiem, czy docelowo będę w ten sposób używał. Dlatego pozwólcie, że dalej będę kontynuował EV News. Dzisiaj zrobimy sobie odcinek taki trochę jeżdżący, odwiedzimy kilka miejsc w Warszawie. W tym momencie jesteśmy na Superchargerze w hotelu Regent i tutaj zaczynamy z pierwszą wiadomością. Zapraszam do oglądania. Pierwszą informacją dzisiaj jest informacja o nowym pojeździe od startupu Aptery. Jest to samochód trzykołowy, który będzie charakteryzował się bardzo dużym zasięgiem i takim ciekawym aerodynamicznym kształtem. Tutaj znowu wracamy do kształtów rodem z filmów science fiction kiedyś, gdzie wszystkie samochody elektryczne zazwyczaj kojarzyły się z tym, że mają taki dziwny kształt, tak jak widzicie, opływowy, kosmiczny i mało przypominają takie dzisiejsze klasyczne samochody spalinowe czy elektryczne. Ja osobiście uważam, że takie samochody nie do końca będą mogły łatwo się przebić, mając za konkurencję taką Teslę przykładowo, albo inne samochody elektryczne, ponieważ są mało praktyczne. Spójrzcie na ten samochód, który ma trzy koła, ma dwa miejsca, jest w takim kształcie, że z tyłu nawet prawdopodobnie przestrzeń bagażowa będzie bardzo mała. Plusem tego samochodu jest to, że będzie on względnie tani, ponieważ cena jest szacowana w przeliczeniu na złotówki na nieco ponad 100 tysięcy złotych, więc cena jak na zasięg będzie bardzo dobra, a dodatkowym atutem tego samochodu jest to, że on może sam się ładować, ponieważ jest pokryty panelami fotowoltaicznymi, czyli w trakcie stania na słońcu w ciągu całego dnia jest w stanie naładować, jeżeli mamy dobre nasłonecznienie, około 50 lub 60 km dodatkowego zasięgu, tylko i wyłącznie stojąc na słońcu. Dlatego uważam, że ten samochód sprawdzi się do miasta i ludzie, którzy powiedzmy parkują w pracy pod gołym niebem na ulicy i w miejscu, które jest dobrze nasłonecznione, nigdy nie będą musiały odwiedzać stacji ładowania. I to jest bardzo ciekawy startup. Dodatkowo ważną informacją jest to, że współpracuje z nimi Sandy Munro, czyli inżynier, którego już pewnie znacie, już kilka razy o nim wspominałem, który między innymi rozbierał Teslę i opisywał jej całą konstrukcję i to, jak Tesla na przełomie kilkunastu lat poprawiła swoją konstrukcję samochodów. Właśnie Sandy Munro będzie pomagał startupowi Aptera, żeby zrobić bardzo dobrą konstrukcję i sam Sandy Munro powiedział, że najlepiej pod względem aerodynamicznym, żeby taki samochód miał dwa koła, jednak no, byłoby to praktycznie nie do wykonania, bo już by to się chyba stało motocyklem. Dlatego są trzy koła tutaj, żeby był jak najmniejszy opór powietrza i faktycznie opór powietrza w tym pojeździe jest bardzo niski, dlatego ten pojazd ma bardzo niskie zużycie energii, co oznacza, że przy baterii największej pojemności 100 kWh jest w stanie przejechać 1000 mil. Dodatkowa ciekawa informacja i trochę niepokojąca dla mnie i zaskakująca jest to, że na zdjęciu promocyjnym, które Aptera pokazała, widać złącze do ładowania Tesli. Jest to amerykańskie złącze i na filmie widać amerykańskie złącze, ponieważ w Stanach nie jest tak jak w Europie, że Tesla posiada Type 2 i inne samochody również posiadają Type 2. W Stanach Tesla ma takie złącze, które jest tylko zarezerwowane dla Tesli i nikt inny, żaden producent ani infrastruktury ładowania, ani samochodów nie może z tego złącza korzystać. I Tesla wielokrotnie powtarzała, że jest w stanie podjąć współpracę z innymi firmami, żeby udostępnić im swoją infrastrukturę do ładowania lub złącze, ale nikt do tej pory się na to nie zgodził. Prawdopodobnie Tesla żąda zbyt dużych pieniędzy za dostęp do tej technologii. Dlatego to jest dosyć podejrzane, że właśnie w tym samochodzie, w tym pojeździe widzimy złącze Tesli i tutaj pada podejrzenie, że być może Aptera będzie współpracowała z Teslą i Tesla udostępni Apterze swoją sieć do ładowania. I może to będzie pierwszy pojazd, który będzie mógł oficjalnie korzystać z infrastruktury do ładowania Tesli. W środku w ogóle wygląd jest bardzo podobny. Wnętrze jest podobne do modelu 3. Ekran jest w podobny sposób umocowany. Nawet jak sobie zobaczymy na jednym z ujęć to, co się wyświetla na ekranie, to nawet układ wszystkich elementów jest bardzo podobny do tego, co pokazuje nam ekran w Tesli Model 3. Samochód będzie oferowany w różnych wariantach z bateriami o różnych pojemnościach, między innymi 40, 60,
lub 100 kWh i jeszcze będzie dodatkowo 25, później docelowo taki samochód, powiedzmy najtańszy, który będzie. Samochód jest bardzo lekki, sam korpus waży niecałą tonę, więc przy współczynniku oporu powietrza 0,13 daje to bardzo duży zasięg i bardzo ciekawe. Jednak, tak jak mówiłem, nie sądzę, żeby ten samochód mógł się przebić przez te klasyczne samochody, no bo może do miasta za tą cenę, ale zobaczcie, jak on wygląda. Drugą kwestią w tym samochodzie jest bezpieczeństwo i wytrzymałość, ponieważ korpus musi być niezwykle mocny i trwały, żeby bez wszystkich podzespołów i przede wszystkim bez kół, które w tradycyjnym samochodzie są z przodu i też przyjmują energię kinetyczną podczas zderzenia, żeby jakoś uchronić pasażerów i całą kabinę, którzy leżą w trochę takiej pozycji jak w Formule 1, lekko pochyleni. Dlatego to będzie duże wyzwanie, żeby ten samochód był bezpieczny. Bo tutaj zahaczymy o inny samochód i może nam wyrwać koło i to może być niebezpieczne, ale obserwujmy, zobaczymy, co się będzie działo ze startupem. Fajnie, że będzie pojazd tani z dużym zasięgiem. Przejdźmy do kolejnej informacji. Przenosimy się pod siedzibę Orlenu na ulicę Bieleńską i jest tutaj stacja ładowania od firmy Ekoenergetyka o mocy 50 kW, która jeszcze jest darmowa, ale to, o czym chcę powiedzieć, to jest to, że Orlen wprowadza już opłaty za ładowanie. I w tym momencie w 5 lokalizacjach w Polsce pojawiła się już opłata. Między innymi w Łodzi, we Wrocławiu, w Katowicach, Gdyni i w Krakowie pojawiła się opłata za ładowanie AC i DC. Pozostałe stacje są jeszcze póki co darmowe, ale już niedługo zostaną wprowadzonych na nich opłaty. Jaki będzie tego koszt? Złącze AC, 43 zł za kWh, DC do 50 kW, 99 zł i DC powyżej 50 kW, 2,39 zł. Więc uproszczając, jak to zawsze robię, Tesla z baterią o pojemności 100 kWh, wiadomo, że użytkowa jest mniejsza, ale dla ułatwienia policzmy 2,39 razy 100 to daje 239 zł za pełne ładowanie takiego samochodu. Uważam, że jest to bardzo wysoka cena. Myślę, że wiele osób przestanie używać tych stacji. Jest drogo, tak jak na Greenway, a nawet i drożej. I dodatkowo jeszcze po 45 minutach ładowania na złączu DC rozpoczyna się opłata za postój, która wynosi 40 groszy za każdą minutę powyżej tego czasu. I co jest jeszcze niezrozumiałe dla mnie, że powyżej godziny ładowania na złączu AC Orlen nalicza nam opłatę również w wysokości 40 groszy za każdą minutę, co jest też nie do końca fajne, ponieważ na AC taki samochód ładuje się 8 godzin, więc bez sensu jest ładować się w takim przypadku, bo zapłacimy i tak drożej, ponieważ po pierwszej godzinie za każdą dodatkową będziemy płacić 40 groszy. Wyobraźmy sobie teraz, że idziemy do restauracji czy sobie odpoczywamy i pierwsza godzina spoko, ale druga, trzecia, czwarta godzina dodatkowo do ceny ładowania musimy doliczyć 40 groszy za minutę postoju. W tym momencie Orlen ma w całej Polsce 67 stacji szybkiego ładowania. 83 dodatkowe powinny zostać oddane do końca przyszłego roku. Łącznie da nam to ilość 150 lokalizacji do końca przyszłego roku, więc jak widać Orlen bardzo, w bardzo krótkim czasie, bardzo szybko zasiał na terenie całej Polski infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych. A jeszcze taka jedna ciekawostka, że firma Euroloop uruchomiła pierwszą chyba na Orlenie ładowarkę o mocy 150 kW pod siedzibą Orlenu w Płocku. I tutaj widzicie teraz zdjęcia. Taka stacja ładowania już stoi, też można z niej korzystać. Ona jest jeszcze darmowa. No a poza nimi mamy wiele, wiele innych stacji ładowania. Tak można powiedzieć, że oficjalnie kończy się era darmowego ładowania. Na początku Greenway w 2018 roku wprowadził opłaty. Greenway, gdzie przez wiele, wiele miesięcy, wiele lat, gdy ja już zaczynałem jeździć Teslą, to przez prawie 2 lata ładowałem samochód za darmo cały czas na Greenway. Jak Greenway skończył opłaty, no to wtedy już też było to dosyć mocno ograniczone. Zostało Makro, Lidl i takie pojedyncze stacje jak Lotos też. Ale w tym momencie, gdy Orlen wprowadził opłaty, gdzie ma bardzo dużą infrastrukturę do ładowania, już praktycznie nie będzie gdzie ładować za darmo. Już nawet dzisiaj jest czasami ciężko znaleźć stację do ładowania AC, która daje nam możliwość darmowego ładowania. Ci, co mają testy z darmowym ładowaniem, tak jak ja,
są szczęśliwcami i cieszę się, że mogę korzystać z tego przywileju, aczkolwiek i tak uważam, że za usługę ładowania powinno się płacić, ponieważ powinno to być tak jak w przypadku samochodów spalinowych, czyli za paliwo musimy zapłacić, nikt nam nie daje za darmo i tak powinniśmy się cieszyć. Ja się cieszę, że ponad 200 tysięcy kilometrów udało mi się zrobić za darmo i wiele, wiele innych użytkowników, którzy kupili niedawno swoje samochody, też mogą się cieszyć, że kilkadziesiąt tysięcy kilometrów mogli zrobić za darmo, wykorzystując m.in. infrastrukturę do Orlenu. No ale oficjalnie myślę, że można stwierdzić, że koniec darmowego ładowania w Polsce już właśnie w tym momencie następuje. Jedna z wielu firm Elona Muska, The Boring Company, ostatnio ukazała na Twitterze nowe zdjęcia Las Vegas Loop, czyli takiego systemu połączeń, takiego systemu podziemnych połączeń, które będą wykorzystywane do transportu ludzi za pomocą Tesli. I mamy tutaj pierwsze zdjęcie, pierwsze nagranie, które tutaj widzicie na Twitterze. Las Vegas płaci za ten system 50 milionów dolarów i już niedługo ma zostać oddany do użytku. Jest to bardzo ciekawy projekt. Tutaj widzimy kolejne zdjęcia, rendery, gdzie widzimy schody ruchome, które zjeżdżają w głąb ziemi, gdzie są zaparkowane Tesle, do których można wsiąść i autonomicznie przejechać takim tunelem. Ja o tym planuję zrobić osobny odcinek, o całym tym systemie Hyperloop, ale tutaj chciałbym Wam pokazać, że to już jest, tak jak wielu sceptyków mówi, że Tesla upadnie, że to wszystko nie ma sensu, ale zobaczcie, to się dzieje i prawdopodobnie nawet wyrobią się w terminie, żeby to uruchomić i będzie można sobie prawdopodobnie wjechać Teslą albo zjechać i skorzystać z takiego transportu i w krótkim czasie przejechać z dużą prędkością na drugi koniec miasta albo do jakiegoś innego miejsca. Tak dla porównania myślę, że można to porównać do metra, gdzie po prostu się zjeżdża w dół, ale zamiast pociągów mamy samochody. Bardzo ciekawy projekt, ciekawa koncepcja. Przenosimy się do salonu Tesla dla Ciebie, gdzie powiem Wam o tym, że policja warszawska otrzymała nowe samochody elektryczne Hyundai Kona. Dowiedziałem się tego już jakiś czas temu, ponieważ wśród moich widzów są również policjanci, których pozdrawiam. I dostałem zdjęcia stacji ładowania, dowiedziałem się, że takie pojazdy będą użytkowane przez stołeczną policję. I w tym momencie jest to 6 Hyundai elektrycznych o pojemności baterii 64 kWh, z czego 2 będą do dyspozycji komendy na Mokotowie i 4 samochody będą do dyspozycji policji komendy na Śródmieściu. To już jest kolejny tego typu przykład w Polsce, ponieważ jakiś czas temu Straż Miejska w Poznaniu zakupiła chyba jako pierwsza samochody elektryczne, to były również Hyundai, chyba 2 Hyundai Kony, z tego co pamiętam. Później Generalna Inspekcja Transportu Drogowego zakupiła Hyundai Ioniqa, który tutaj też widzimy na zdjęciu. I teraz policja stołeczna kupiła i teraz musicie uważać, bo może niepostrzeżenie cichutko podjechać policyjny radiowóz i mogą być problemy. Dodam jeszcze, że wartość przetargu wyniosła 1 000 000 zł, z czego połowę tej kwoty dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, więc policja zapłaciła za te samochody po około 80-90 tysięcy złotych za sztukę, tak jak podaje elektrowóz. Kolejną nowością jest to, że Audi rozpoczęło oficjalnie produkcję Audi e-tron GT. Jest to samochód, który będzie na płycie podłogowej tej samej co Porsche Taycan, więc spodziewamy się bardzo dobrych osiągów. Na pewno będzie dobre przyspieszenie, na pewno samochód będzie szybki i dopiero w przyszłym roku będzie można składać zamówienie, co jest trochę niezrozumiałe dla mnie, ponieważ skoro już produkcja oficjalnie wystartowała, to dlaczego jeszcze nie możemy złożyć zamówienia? Prawdopodobnie samochód będzie tańszy od Porsche Taycan, co jest dla mnie bardzo dobrą informacją, ponieważ samochód jest obłędny, jest przepiękny. Ja zawsze powtarzam, że jedyne auto spalinowe, jakie mógłbym się posiadać, to jest Audi RS6. Cieszę się, że powstała taka wersja elektryczna Audi, która podoba mi się nawet bardziej niż taka rasowa RS6, dlatego nie mogę się doczekać tego samochodu. Porsche Taycan dla mnie jest świetnym samochodem, jest fajny, ciekawy, ale nie ma tego czegoś, co ma w sobie Audi i nie wzbudza tych samych emocji, dlatego z niecierpliwością wyczekuję
premiery tego samochodu. Zapomniałem dodać bardzo ważnej rzeczy o Orlenie. Orlen niestety na tych stacjach płatnych blokuje przy każdej transakcji 200 zł na naszej karcie. Czyli jeżeli chcecie się naładować, to Orlen zablokuje Wam 200. Nie wiem kiedy to zwróci, ale przypomina mi to od razu sytuację sprzed roku, gdy byliśmy we Włoszech i też była jedna z taka stacja ładowania, akurat w tym przypadku AC, która blokowała 50 euro przy każdej sesji, rozpoczętej sesji ładowania. I my mieliśmy problem z rozpoczęciem ładowania i okazało się, że zablokowało nam wtedy łącznie chyba 250 czy 300 euro i dopiero po 2 dniach to odblokowali. Więc uważam, że to nie jest dobry pomysł, żeby robić takie blokady, no bo zawsze trzeba mieć z tyłu głowy to, że 200 nam blokują, a jak przez przypadek rozłączymy i podłączymy ponownie, no to już nagle 400 zł nam blokuje. Przenosimy się teraz pod nowy salon i nowy serwis Tesli w Warszawie na ulicy Radzymińskiej. W Ząbkach, tak dokładnie mówiąc, jesteśmy. Chciałbym powiedzieć tutaj jeszcze o Mercedesie, który przedstawił ostatnio nową generację Esprintera. Będzie to prawdopodobnie pierwszy tego typu samochód z większymi bateriami niż bateria w eCrafterze. Ponieważ, jak już dobrze wiecie z mojego kanału, już nieraz miałem okazję testować eCraftera nawet na takich hardkorowych trasach kilkutysięcznych, i eCrafter ma bardzo małą baterię, która pozwala na przejechanie około 100 km. W eSprinterze Mercedes nie podał dokładnej pojemności, jaką będą dysponowały te samochody, ale zostało powiedziane, że będzie miał znacznie większą pojemność niż obecne 35 i 55 kWh, więc miejmy nadzieję, że włożą tam baterię 100, która pozwoli na przejechanie chociażby tych 300 km realnie, albo nieco poniżej 300 km, bo to będzie już bardzo dobry wynik, a nie tak jak eCrafter, który nadaje się tylko do miasta i to jeszcze w ściśle wyśrubowanych warunkach, jak mamy możliwość ładowania i tak dalej. Mamy informację z Inside EVs, że media spekulują, że samochód będzie wyposażony w akumulator o pojemności 120 kWh. Ale nie wiem do końca, czy to będzie możliwe, ponieważ taka bateria będzie miała bardzo dużą masę, dlatego znacznie ograniczy to ponownie masę załadunkową takiego pojazdu, dlatego uważam, że może to być bliżej 100 kWh. Samochód będzie dostępny w różnych zabudowach. Cieszę się z tej informacji. Po raz kolejny samochody ciężarowe idą tutaj do przodu mocno i pokazują, jak mocno elektromobilność się rozwija. A wróćmy teraz do salonu Tesli, przy którym właśnie jesteśmy. Jak możecie zobaczyć, za mną znajdują się nowe Tesle Model 3 i Model X. Mamy tutaj dwie białe trójki, jedną czarną trójkę i jednego białego X-a, które są niezarejestrowane, co oznacza, że to są nowe. Z tego co wiemy, Tesla jakiś czas temu anulowała większość zamówień, odbiór zamówień w tym roku i przeniosła je na przyszły rok. Ale jednak jest garstka ludzi, którzy są tymi szczęśliwcami, którzy będą mogli w tym roku odebrać jeszcze swoje samochody i to są prawdopodobnie ich samochody. Na pewno nie są to samochody obsługi, ponieważ obsługi tam z tyłu, nie wiem czy zobaczycie, ale w tle daleko stoi Model X zarejestrowany na holenderskich blachach żółtych i podejrzewam, że to jest ktoś z salonu, z Tesli, przedstawiciel. Z kolei w środku jest ekipa, która sprząta, akurat są myte okna, więc widać, że pomimo tego, że jest sobota wieczór, to może nie wieczór, no bo jest przed 16, ale widać, że coś się dzieje i że ekipa tam mocno działa. Więc gratuluję tym, którzy będą mogli odebrać w tym roku te Tesle, które tutaj stoją i współczuję wszystkim, którzy zamówili Tesla. Okazuje się, że będą mogli odebrać je dopiero w marcu albo nie daj Boże w czerwcu w przyszłym roku. Naprawdę uważam, że to jest nie fair ze strony Tesli i nie dziwię się, że wiele osób ma żal i jest im przykro, bo wszyscy się nastawili, że 3 grudnia będą mieli odbiór swoich samochodów, a tu się nagle okazuje, że Tesla poinformowała, że no, że niestety nie, że w przyszłym roku i samochody zostały po prostu skierowane na inne państwa. No i co, nic z tym nie zrobimy. Trzeba czekać, każdy się doczeka swojej Tesli, Tesla cały czas zwiększa moce przerobowe, więc nie załamujmy się, bądźmy dobrej myśli. Małe sprostowanko, odjeżdżając stąd zobaczyłem, że tutaj z tyłu są jeszcze co najmniej 3 lub 4 modele 3, też niezarejestrowane. W środku widzę jeszcze jednego albo dwa X-y, a z tyłu ten model X, który mówiłem, że jest na holenderskich blachach, to jednak jest na polskich blachach.
jest to, są to zielone tablice, dlatego z daleka wydawało mi się, że to są żółte holenderskie tablice, więc wszystkie tutaj samochody są z Polski, a okazuje się, że wewnątrz mamy jeszcze dodatkowe samochody, więc więcej osób niż te cztery odbiorą swoje samochody prawdopodobnie. Z tym Was zostawiam, dzięki za oglądanie i do zobaczenia już wkrótce, a wkrótce wracam z częstszymi filmami, ponieważ niedawno zakończyłem swoją kwarantannę i przygodę z koronawirusem, więc już teraz wracam na całego. Dzięki, cześć!